Witam w kolejnym odcinku W butach przez Polskę. Tym razem jestem w obiekcie w Mysłowicach, opuszczony przez wszystkich i przez miasto były budynek sanepidu. Nie dało się go odbudować, ale podobno coś ruszy. Tak wygląda pomieszczenie. To było zadaszone kiedyś? Nie, to jakiś chyba balkonik był. Ogólnie stan dewastacji pełny. Schody jeszcze ok, ale reszta w stanie tragicznym. Na pewno remont pochłonie dużo kasy. Choć w 2001 informacji w internecie wychodziło, że można było ten obiekt wyremontować za około 500 tysięcy. Ogólnie poczytacie sobie o tym budyneczku na internecie. To jest 18-wieczny budynek. Można było... Tutaj dworek myśliwski był. Nie będę się wdawał szczególnie, jestem historykiem, przeczytacie o tym na stronie, jeszcze wrzucę linka do opisu. Ale strasznie zaniedbany lokal, znaczy lokal, obiekt. A mogło tu być pięknie, bo lokal jest historyczny. Dobra, pokażę wam go jeszcze z zewnątrz. A tak to wygląda z zewnątrz. Oczywiście obiekt niezabezpieczony, tędy sobie wszyscy wchodzą. No takie zabezpieczenie, że ktoś sobie kopnął tutaj i rozwalił jedną płytę czy dwie, to jest żart. Także ktoś będzie odpowiedzialny, jak coś się stanie jakimś dzieciom. W tych pomieszczeniach byłem w środku. To jak się przejdzie dookoła, też niezabezpieczone otwory z takimi dziurami, jakieś kanały. Dwie sztuki. Budyneczek piękny. O jego historii tam coś napiszę i wrzucę na filmach, bo tak jak mówię, nie zapamiętałem dobrze tego, co wyczytałem w necie, ale historię ma bogatą. Pokażę wam z drugiej strony. Także kiedyś jakieś badania w zakresie wścieklizny czy inne tam wymagane przez sanepid były robione w tym budyneczku. Już chyba od 20 lat ludzie muszą jeździć do Dąbrowy Górniczej czy do Katowic. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków.